tak naprawdę nie da się państwa islamskiego jakoś tak opisać pokrótce, jednym zdaniem. To nie jest twór polityczny, religijny, społeczny, który dałoby się tak zidentyfikować i wskazać, że tak jak my rozumiemy, Europejczycy, jak my współcześnie rozumiemy państwa, tak jak jest Polska, Ukraina, są jakieś narody, które tworzą wspólne państwo, jeden naród albo dwa narody, które postanawiają, że będą wspólnie funkcjonowały. Tamta organizacja tak naprawdę już dzisiaj można mówić śmiało, że jest to państwo w sensie faktycznym, formalnie nieuznane przez społeczność międzynarodową, ale jednak faktyczne. Jest to twór religijno-społeczny, który powstał nie na bazie jednej narodowości, jednej grupy etnicznej, a tak naprawdę na bazie jednej religii, jednej ideologii, ale nie ideologii wyłącznie religijnej, ale przede wszystkim religijno-społeczno-politycznej. Jest to ruch polityczny, którego celem jest zawładnięcie na początku najbliższym terytorium, zbudowanie jakiegoś podmiotu prawa międzynarodowego, który będzie przez wszystkich uznawany, a będzie rządził się prawami szariatu. To tak najprościej. Do tego można byłoby dodać jeszcze to, że jest to dzisiaj twór, którego celem jest zbudowanie silnej pozycji w tamtym regionie, czyli bycia kalifatem prawdziwym, któremu podporządkują się inne państwa islamskie, inne państwa muzułmańskie, które będą chciały uznać zwierzchnictwo tego kalifa, będą musiały, idąc tą drogą. Dopiero po tym zbudowaniu tego kalifatu, podporządkowaniu sobie innych państw islamskich, podporządkowaniu sobie wyznawców tej religii, celem takiego państwa, takiej organizacji jest szerzenie islamu na świecie, tak, podbój świata chrześcijańskiego, innych kultur, innych religii, by zbudować jeden, w ich mniemaniu szczęśliwy świat muzułmański. Jest to o tyle trudne wszystko do właściwego pojmowania, nie z uwagi na to, że nie rozumiemy islamu, nie rozumiemy tej kultury, nie rozumiemy religii, ale przede wszystkim dlatego, o czym powiedział na początku, jest to hybryda religii, polityki, pewnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu społeczeństwa, więc to nie jest takie pojmowanie państwa i społeczeństwa, jakie my znamy, a więc nie rozumiemy tego ścisłego uzależnienia polityki od religii i vice versa, religii od polityki i jej celów. I to jest chyba najtrudniejsze w tym pojmowaniu tego kalifatu państwa islamskiego, bo jest to właśnie element religijno-polityczny, pomieszania tych dwóch elementów. Nie takiego, jak my byśmy chcieli, czyli chrześcijańska tradycja i kultura ma być szanowana przez państwo, w którym my działamy, ale tam to wszystko jest jednością, jest to sobą przemieszane w sposób taki, że nie da się wyróżnić, gdzie kończy się religia, zaczyna się prawo i państwo. I tak naprawdę w drugą stronę też tej granicy nie ma. Nie ma jakiegoś miejsca, w którym moglibyśmy powiedzieć, że jeśli chodzi o państwo islamskie, możemy mówić o jakichkolwiek standardach państwowości, funkcjonowania istoty, niekoniecznie demokracji, ale w ogóle państwa, które my bylibyśmy w stanie zrozumieć. Mm-hmm. No ale panie doktorze, właśnie to jest ten problem, bo mamy zawsze wyobrażenie, że państwo ma na przykład swoje dochody, swój budżet, kto utrzymuje władzę tego państwa, skąd są środki brane, prawda? To jest też ciekawa rzecz, kto to finansuje, no bo wiemy, że ono się rozwija, prawda? Tak naprawdę państwo islamskie powstało na bazie upadających państw tamtego regionu, Iraku, Libii, Syrii. Jest to skutek tych nieudanych działań Zachodu, braku świadomości tego, do czego mogą doprowadzić niewłaściwe
niewłaściwe działania, niezrozumienie kultury, religii, istoty tamtego społeczeństwa, doprowadziliśmy do upadku funkcjonujących tam, choć też nie w sposób taki jak akceptowalny dla nas, ale jednak funkcjonujący, jednak nie, w sposób niezaburzony, silnych państwowości. I na tym tutaj wykorzystali to skrajni islamiści, budując swój kalifat, podporządkowując sobie kolejne tereny, by właśnie stworzyć swoje państwo. Przejęli od właśnie tych upadających państw złoża ropy naftowej, inne źródła, które mogą służyć jego finansowaniu, samofinansowaniu, a więc dano im możliwość rozwoju, utrzymania się. I tutaj społeczność międzynarodowa jest ślepa i głucha na handel ropą przez państwo islamskie, którego nikt nie uznaje, wszyscy z nim walczą, a państwo islamskie handluje swoimi złożami ropy. Społeczność międzynarodowa bardzo głośno mówi o sprzeciwie wobec państwa islamskiego, ale pozwala jego przyjaciołom z tamtego regionu oficjalnie je sponsorować, zakładać konta bankowe, dokonywać transferów, podpisywać różnego rodzaju mniej lub bardziej formalne umowy związane z finansowaniem, wspólnym wydobyciem surowców naturalnych, a tak naprawdę z budowaniem już dzisiaj realnego, bardzo rzeczywistego państwa, którego celem jest podbój regionu, świata i zbudowanie go, przemeblowanie go, o tak byłoby chyba lepiej powiedzieć, na styl, który oni chcą wszystkim narzucić. To nie jest państwo, którego celem jest utrzymanie granic, zbudowanie społeczeństwa, pokojowe współistnienie z sąsiadami, z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Jest to państwo, które z założenia musi podbijać, zdobywać, przekonywać siłą, nie brać udziału w normalnym funkcjonowaniu stosunków międzynarodowych, tylko jego celem jest dżihad, jest nieustająca wojna z wszystkimi, którzy myślą inaczej. I tymi wszystkimi są nie tylko wierzący innych religii, inne religie, inne kultury, ale także własna religia, ale ci, którzy w tej własnej religii mają inne zdanie, odmienny sposób pojmowania. Jest to właśnie coś, czego permanentnym celem jest prowadzenie wojny. Jeszcze jedną rzecz, panie doktorze, wielcy entuzjaści tego, by otwierać wszystkie granice i przyjmować jak największą liczbę uchodźców, bo to poniekąd taka się jakaś moda teraz rodzi na takie, jakby powiedzieć, licytacje, kto da więcej. Porównują, że czemu teraz Polska nagle ma taką opozycję dosyć mocną, jak przecież kiedyś przyjmowaliśmy Czeczenów. Tylko dlatego, że Czeczenia była prześladowana przez Rosję, ale mi się wydaje, że to jest dużo przesadzone, bo Czeczeni do nas przychodzili no jako osoby, nie wiem, starsze osoby, matki, dzieci, natomiast młodzi Czeczeni walczyli wtedy tam albo zginęli. Natomiast tutaj widzimy bardzo wiele młodych mężczyzn, którzy chcą przedostać się do Europy. Tak naprawdę te wszystkie argumenty, które są podawane przez media, polityków, którzy chcieliby nas już nawet nie przekonać, ale wymusić na nas zgodę na przyjmowanie tych najeźdźców, tej hordy obcych, którzy chcą siłą wydrzeć nam naszą wolność, naszą prywatność, naszą normalność. Te argumenty, one są nie zawsze zupełnie nieprawdziwe, ale są nietrafione, można byłoby tak najłagodniej je określić. Bo tak, przyjmowaliśmy Czeczenów, przyjmowaliśmy także uchodźców z innych regionów, w których dochodziło do konfliktów, którzy uciekali przed śmiercią, pożogą wojny, ale były to małe grupki, które chciały tu faktycznie przyjść i przeczekać tą wojnę, a później wrócić do siebie i rozpocząć normalne życie. Były to rodziny, które musiały uciec, bo mężowie, ojcowie, synowie poszli na wojnę. Kobiety, ci starcy zostali sami, więc to było nieco inne podejście, prawdziwe podejście do uchodźców, czyli pomagamy tym, którzy dzisiaj nie mogą być u siebie.
Natomiast w tym przypadku narzuca nam się pomoc tym, którzy chcą tu przyjść i nie wiemy po co, dlaczego. Nie słyszymy od nich, że chcą tu przeczekać wojnę i wrócić do siebie, odbudować swój kraj. Chcą wrócić do swoich żon, matek, swoich bliskich. Oni chcą tu być. Chcą tu być w Niemczech, chcą dostać od nas wszystko, czego zapragną, a tak naprawdę nie widzimy jakiegoś celu ich podróży do Europy, który byłby dla nas akceptowany, czyli celu, z którym wiąże się uchodźstwo, a więc ucieczka z miejsca tragedii, ale ucieczka tylko po to, by nabrać sił i wrócić tam i odbudować swój kraj, swoją ojczyznę, swoje rodziny. A jeszcze jedno, czyli wiadomo, że rozumiemy już wszystko, chociaż są pewne pytania takie do końca jednak bez odpowiedzi. Skąd taki entuzjazm, bym powiedział, może taki nie jakiś taki głośny, ale jednak chęć przyjmowania we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech nawet, w krajach, których na przykład były ataki terrorystyczne, wprawdzie motywowane przez związki z Al-Kaidą, ale jednak to były te organizacje połączone z światem muzułmańskim, więc dlaczego, jak pan sądzi, czy te kraje jakby się asekurują, boją się, żeby nie było tej eskalacji tego negatywnego, prawda, terroryzmu, czy to jest jakaś taka ucieczka do przodu? Jakby powiem szczerze, że osobiście też nie wiem dlaczego. Też nie wiem dlaczego politycy w tych krajach, część społeczeństwa tak otwarcie mówi o przyjmowaniu, nie o pomocy, nie o tym, co my byśmy też chcieli dać tym ludziom, czyli pomóc im. No, jako chrześcijanin to jest nasz obowiązek naturalny, coś, z czym się urodziliśmy. Też chcemy im pomóc. Ale tam jest taka zgoda, taka afirmacja bezwzględnego przyjmowania, bez żadnych warunków, bez żadnego zastanowienia nad przyszłością, nad tym, ile to będzie trwało, dlaczego, jaki ma być cel tego wszystkiego. Tego całego działania. Natomiast gdy się popatrzy na te społeczeństwa Zachodu tak szerzej niż tylko przez pryzmat mediów, polityków, mediów głównego nurtu, to jednak widać coraz większy sprzeciw. Widać te manifestacje przeciwników, widać te komentarze w mediach społecznościowych obywateli tych państw, którzy niekoniecznie bezwzględnie się sprzeciwiają, ale coraz częściej zadają pytania, dlaczego i komu mają pomagać. Co to zmieni dla Europy i dlaczego Europa nie zadaje sobie pytań, dokąd ta pomoc ma prowadzić, czym ona ma się zakończyć, czego oczekujemy na koniec dnia, co my chcemy uzyskać. Nie widać tego tak naprawdę po działaniach Europy, polityków europejskich, polityków w wielu krajach, którzy zastanawiają się nad tym, co dziś, ewentualnie co jutro, ale nie słyszymy, nie widzimy tego, by ktoś zastanawiał się nad tym, co będzie za pół roku, rok, dwa, pięć, a może nawet 10 lat. Co my zrobimy z tymi setkami tysięcy, a w najbliższym czasie nawet milionami uchodźców, imigrantów, najeźdźców, którzy tu przybędą. I w tym momencie są, panie doktorze, wyśmiewane jakoś Węgry, prawda, wskazywane palcem, że tak nie można, tak nie trzeba, to nie jest ten współczesny, prawda, współczesna otwartość i jakieś takie zaufanie europejskie. Natomiast może się okazać, że za ileś tam lat historia oceni, że to Węgry uratowały Europę. Tak można przypuszczać też. Węgry są wyśmiewane, ale pamiętajmy, że w pierwszych tygodniach tej sytuacji Węgry nie zamierzały wyrzucać od siebie tych przepisów. Nie odgradzały się murem. Węgry konsekwentnie pytały się Unii Europejskiej, co dalej? Co dalej? Co mamy zrobić? Jak mamy postępować? Co zamierza cała Unia Europejska? Skoro jesteśmy wspólnotą, podejmijmy wspólnie decyzję. Co z zagrożeniem bezpieczeństwa jednego z naszych sojuszników, jednego z naszych partnerów. Węgry nie dostały tej odpowiedzi, więc trudno się dziwić, że podjęły te kroki. Kroki bardzo racjonalne, przemyślane, być może nieakceptowane w normalnej sytuacji, ale w tej sytuacji, która dotknęła Węgry, jak najbardziej. I myślę, że w ramach
solidarności w ramach Grupy Wyszehradzkiej nasze cztery państwa, czyli Węgry, Czesi, Słowacy i my Polacy powinniśmy twardo powiedzieć Unii Europejskiej: nie dajesz sobie rady z tym problemem, to my pokażemy, jak można go rozwiązać. Nasze państwa, które są w stanie, które wiele wycierpiały, które mają doświadczenia, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak widać, Zachód Europy nie radzi sobie, nie ma pomysłu na to, a przede wszystkim nawet nie szuka tego pomysłu, jak poradzić sobie z kryzysem.